Co słychać, dzieciaki? Pobawmy się razem w kolory. Waszym pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojej twarzy i rąk na kolor beżowy. Jasnobrązowa skóra raczej nie należy do mnie. Fioletowe ciało, nie żartuj sobie. Z różowym ciałem przypominam świnkę. Nie chcę być brązowy. No, nie żartuj sobie, przecież ja się myję. Niebieskie ciało. Tego jeszcze nie widziałem na tej planecie. Doskonale. Jesteś bezbłędny. Teraz pomaluj moją brodę na kolor jasnobrązowy. Nieogolona broda raczej tak nie wygląda. Wstyd mi nosić fioletową brodę. Zmień to, proszę. Śmiesznie wyglądam w różowej brodzie. Brązowa broda jest niezła, ale spróbuj użyć koloru jasnobrązowego. Ta broda nie pasuje do moich włosów. Coś tu pomyliłeś. Niebieska broda to już lekka przesada. Doskonale. Jasnobrązowa broda świetnie wygląda. Teraz pomaluj moje spodnie na kolor fioletowy. Teraz wyglądam tak, jakbym zapomniał założyć spodnie. Fajny kolor, ale wolałbym fioletowe spodnie. Nie, bandycie, nie przystoi nosić różowych spodni. Niezły kolor, ale jasnobrązowe spodnie są lepsze. Czarne spodnie już mi się znudziły. To nie, ten kolor tu nie pasuje. We fioletowych spodniach czuję się najlepiej. Teraz pomaluj moją koszulę na kolor różowy. Śmiesznie wyglądam w beżowej koszuli. Wolałbym różową koszulę od jasnobrązowej. Nie podoba mi się fioletowa koszula. Wolałbym trochę jaśniejszą koszulę. Czarna koszula jest nudna. Użyj innego koloru. Świetny kolor, ale jasnobrązowy jest lepszy. Różowa koszula to moja ulubiona. Teraz pomaluj moje buty i kaburę na kolor brązowy. Beżowy raczej tu nie pasuje. Nie znoszę jasnobrązowych butów. Fioletowa kabura nie pasuje do mojego stroju. Który bandyta chodzi w różowych butach? Nie chcę chodzić w czarnych butach. Niebieskie buty, niebieska kabura. Wolę inny kolor. Super, teraz fajnie wyglądam. Teraz pomaluj mój kapelusz i kamizelkę na kolor czarny. To nie, w takiej kamizelce nigdzie się nie pokażę. Za jasny kolor jak na kapelusz. Nie cierpię fioletowych kamizelek. Użyj innego koloru. Zabawny kolor kapelusza jak dla bandyty. Pokoloruj lepiej na czarno. Brązowy kolor jest ładny, ale do tego ubrania wolę czarny. Niebieski kolor kompletnie mi nie odpowiada. Czarny kapelusz i kamizelka. Doskonale. Też mi się podoba. Teraz pomaluj moje pistolety na kolor niebieski. Taki kolor odpada. Jasnobrązowy kolor jest niezły, ale spróbuj użyć niebieskiego. Nie lubię strzelać z fioletowych pistoletów.
Śmieszny kolor jak na pistolety. Pomaluj je na niebiesko. Całkiem nieźle, ale wolałbym niebieskie pistolety. Znudziły mi się czarne pistolety. Teraz używam tylko niebieskich. Doskonały kolor. W sam raz na moje kolty. Wspaniale. Teraz mogę trochę porozrabiać. Następny obrazek. Cześć. Słyszałem, że znasz się na kolorach. Spróbuj pomalować moje ciało na kolor beżowy. Oj, wyglądam na ciężko chorego. Nie strasz dzieci i zmień ten kolor. Fioletowe ciało nie podoba mi się. Może tak wyglądają ufolutki, ale nie ludzie. Beżowy będzie lepiej tu pasował. To nie... Ja nie chodzę na solarium. Doskonale. Teraz pomaluj moją koszulkę na kolor żółty. Ta beżowa koszulka należy do mojego brata. Zmień to, bo będzie na mnie wściekły. Fioletowy kolor wygląda całkiem nieźle. Ale smutno. Chyba niezbyt pasuje mi ten kolor. Świetnie, w tym kolorze jest mi do twarzy. Teraz pomaluj moje spodenki na kolor fioletowy. Nie znoszę beżowych spodenek. Żółte spodenki? Nie, zaraz obsiądą mnie muszki. Pomaluj je lepiej na fioletowo. Nie chcę nosić brązowych spodenek. Super, to moje ulubione spodenki. Teraz pomaluj moje buciki na kolor brązowy. Fajny kolor bucików, ale wolałbym brązowe. Żółte buciki są ładne, ale ładniejsze są brązowe. Ładny kolor, ale wolę kolor brązowy. Juppie! W takich bucikach będę chętniej spacerował. Super, teraz mogę iść się pobawić. Następny obrazek. Witaj, bracie. Twoim pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojego ubrania na kolor szary. Czerwonego ubrania nikt nie nosi w moim plemieniu. Czarne ubranie jest brzydkie. Pomaluj je na inny kolor. Nie, ja nie jestem lekarzem. Poza tym zaraz się pobrudzę. Wspaniale, tak ubiera się moje plemię. Teraz pomaluj moje ciało na kolor czerwony. Czy widziałeś kiedyś szarego Indianina? Bo ja chyba nie. Indianin raczej nie może być murzynem. Biały kolor chyba tu nie pasuje. Nieźle. Idealnie dobrany kolor ciała dla Indianina. Teraz pomaluj moje włosy na kolor czarny. W szarych włosach wyglądam za staro. Użyj koloru czarnego. Nie lubię farbować włosów na czerwono. Aż tak stary nie jestem, aby mieć już białe włosy. Włosy pokolorowałeś doskonale. Teraz pomaluj moje pióra na biało. Moi bracia nie noszą szarych piór. Pomaluj je na kolor biały. Czerwone pióra raczej nie przyozdobią mojej głowy. Ten kolor piór mają szamani w mojej wiosce, a ja nie znam się na czarach. Doskonale pokolorowałeś moje piórka. Masz talent, a może zostaniesz stylistą? Następny obrazek. Cześć. Zobaczymy, czy już znasz kolory. Twoim pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojego ciała na kolor beżowy. Czy ja zjadłem za dużo śliwek, czy to ty zrobiłeś mi kawał? Ludzie nie mają skóry w takim kolorze. Proszę, zmień ten kolor. Ale ciemno. Chyba nikt mnie nie zauważy. Super! Udało ci się wybrać odpowiedni kolor. Teraz pomaluj moje spodnie na kolor fioletowy. Beżowe spodnie szybko się brudzą, a ja nie lubię prać. Czarny kolor spodni jest może praktyczny, ale wolałbym inny. Świetnie! Podobają mi się fioletowe spodnie. Teraz pomaluj moje buciki na kolor czarny. Beżowe buciki nie pasują do moich spodni. Pomaluj je inaczej.
fioletowe buciki. Nie, chłopcy tak się nie ubierają. Wolałbym czarne. Świetnie. Mam czarne buty, a wyglądam też całkiem. To twoja zasługa, dziękuję. Następny obrazek. Cześć, dzieciaki. Waszym pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojego szanownego dzioba i moich łapek na kolor jasno-szary, tylko ostrożnie. Za ciemny jest ten szary. Użyj innego koloru, mój drogi. Co? Przecież nie jestem dziewczynką. My, sępy, nie ubieramy się w tym kolorze. No nie wygłupiaj się. Pomaluj mnie z gustem. Czarny kolor dzioba niezbyt mi odpowiada. O nie! Wyglądam, jakbym wpadł w ketchup. Wybierz inny kolor. Świetnie! To jest kolor jasno-szary. Świetnie wyglądam, nieprawdaż? A teraz, przyjacielu, pomaluj mój brzuch i głowę na kolor ciemno-szary. Jak dla mnie ten szary jest za jasny. Tylko nie różowy. Nie rób ze mnie kwiatka. Ja jestem poważnym, starym ptakiem. Wybierz dla mnie inny kolor. Nic nie widzę. Co? Czarny brzuch? Sugerujesz, że się nie myję? Pomaluj mnie inaczej. To jest moja głowa, a nie pomidor. Nie cierpię pomidorów. No, na pewno potrafisz znaleźć dla mnie lepszy kolor. Doskonale, ale ze mnie przystojniaczek. Dzięki za pomoc. Wybrałeś właściwy kolor. Teraz pomaluj moją szyję na kolor różowy. Jasno-szara szyja nie podoba mi się. Nie mogę na siebie patrzeć. Muszę uciekać przed kumplami. Taki wstyd. Chyba że pomożesz mi i wybierzesz dla mnie inny kolor. Czarna szyja raczej nie wygląda ciekawie. Nie, w tym roku czerwony wyszedł z ptasiej mody. Zrozum, że nie chcę być niemodny. Znajdź lepszy kolor. Doskonale, prawda? Mam nadzieję, że mama nie spierze mi za to piór. Teraz pomaluj moje skrzydła na czarno. Jasno-szare skrzydła niezbyt mi pasują. Ten kolor jest smutny. Zmień go na inny. Różowe skrzydła to już chyba przesada. Z czerwonymi skrzydłami nigdzie się nie pokażę. Wspaniale, ten kolor dobrałeś idealnie. Teraz pomaluj moją czuprynę na kolor czerwony. W tym kolorze będę niewidoczny z daleka. Ciemno-szare czupryny nosili moi dziadkowie. Wybierz dla mnie inny kolor. Różowy kolor to nie w moim guście. Czarny kolor tutaj nie pasuje. Spróbuj użyć innego koloru. Pięknie. Z czerwoną czupryną wyglądam dostojnie. Dzięki, hurra! Teraz mogę polatać i nie zderzy się ze mną inny ptak. Następny obrazek. W tej zabawie poznasz różne kolory. Twoim pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojej twarzy i rąk na kolor beżowy. Zielone ciało. Nie jestem przecież marsjaninem. Nie, czerwone ciało nie podoba mi się. Żółty kolor, okropnie. Lepiej pomaluj mnie na beżowo. Świetnie, prawda, że teraz lepiej wyglądam? Dobrze, pierwsza część zadania została wykonana. Teraz pomaluj moją kurtkę na kolor zielony. To nie... Nie, beżowe kurtki nie są już modne. Wybierz inny kolor. Nie chcę nosić czerwonej kurtki. O rany, moja kurtka wygląda jak jajecznica. To nie jest. Doskonale sobie radzisz. Piękna zielona kurtka. Teraz pomaluj moje spodnie na kolor czerwony. Beżowe spodnie nie cierpię tego koloru.
zielone spodnie nie są w moim guście. Co? Ja mam nosić żółte spodnie? Nigdy! Pomaluj je innym kolorem. Idealny kolor będzie pasował do reszty ubrania. Teraz pomaluj pas, kaburę i gwiazdę na żółty kolor. Beżowy kolor nosi mój zastępca. Ja wolę inny. Próbuj dalej. Mówiłem ci o kolorze żółtym, a nie zielonym. Czerwony? Nie. To do mnie nie pasuje. Do twarzy mi w żółtym. No, teraz wreszcie wyglądam jak prawdziwy szeryf. A teraz do pracy. Nie wiecie, gdzie ukrył się bandyta?